Kasiu, jak poruszyłaś temat swojej marki biżuteryjnej, no to w takim razie chciałam zapytać, co cię w ogóle zainspirowało do tego, aby ją założyć, no bo to jest taka troszeczkę stricte inna dziedzina niż te, w której teraz obcujesz i się poruszasz. Pandemia tak naprawdę i lockdown pierwszy, kiedy siedziałam w domu i się zastanawiałam, co to w ogóle będzie, jak będzie wyglądało nasze życie, czy produkcje serialowe ruszą, czy w ogóle zostaną zamknięte. Jakby wtedy było wiele znaków zapytania, nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Doszłam do wniosku, że chciałabym mieć coś własnego, coś swojego, a przy okazji spełniłam swoje wielkie marzenie, bo to od zawsze było moim marzeniem. I właśnie ten pomysł gdzieś się tlił w moim sercu od dłuższego czasu, ale to był ten czas takiej totalnej mobilizacji i wyszłam ze swojej strefy komfortu, siłą rzeczy musiałam wymyślić coś innego i stwierdziłam, realizujemy moje marzenie. A czy ten proces od tego momentu, kiedy na przykład pomyślałaś, że mogłabyś stworzyć markę, do tej już stricte realizacji jest skomplikowany, czy to jak już wystarczy, nie wiem, powie się A, no to po prostu no, znajduje się ludzi, rozumiem, że jakąś pewnie firmę, która także to produkuje, no i po prostu działasz. Właśnie dobrze powiedziałeś, że ludzie to jest w ogóle klucz całego sukcesu. Ja mam świetny team, zresztą pozdrawiam mój team, ja. Fantastyczni ludzie, równie zaangażowani jak ja, super kreatywni, więc jakby zawsze nie mówię, że nawet na Instagramie jak pokazuję nowe wzory, to mówię zrobiliśmy, bo rzeczywiście tak jest, jakby działamy wspólnie, mam super zespół i dzięki temu jesteśmy w stanie przenosić góry. Kiedy ja mam gorszy czas, wtedy oni biorą więcej pracy na siebie, kiedy oni mają inne jakieś zlecenia albo jakieś inne rzeczy na swojej głowie, wtedy jakby pałeczka przychodzi na mnie, więc jakby wspieramy się, jakby mamy wspólny cel i chcemy, żeby, no żeby po prostu biżuteria cieszyła oko wszystkich pań i żeby każda znalazła swoje ja, bo właśnie o to jakby chodzi w całej idei marki, że każda z nas jest inna, każda, co więcej, w ciągu dnia potrafi się parę razy zmienić. Rano jak się budzisz, jesteś inna. Kiedy idziesz do pracy, jesteś inna. Kiedy jesteś z dzieciakami, wieczorem bawisz się na dywanie, jesteś zupełnie inna. A kiedy masz randkę z mężem, jesteś zupełnie inna. I to jest to właśnie ja. I chodzi o to, żeby dziewczyny odnalazły siebie, żeby realizowały swoje pasje, żeby były szczęśliwe i żeby po prostu błyszczały i żeby dumnie nosiły chociażby biżuterię. Zawsze jak jakaś znana osoba robi coś twórczego, coś swojego, no to wzbudza to mnóstwo emocji i teraz na przykład nasuwa mi się sytuacja z Julią Wieniawą, która właściwie spotyka się z dość ostrą krytyką. A jak została przyjęta twoja marka? Ona co prawda stworzyła markę zupełnie inną, bo tutaj kosmetyczną, a także ubrań do jogi, ty biżuteryjną i rozumiemy, że tej krytyki chyba nie było, bo ja jakoś specjalnie nawet się chyba z tą krytyką dotyczącą marki ja nie spotkałam. Rzeczywiście, no nie było. Mam nadzieję, że nie będzie. Jakby wychodzimy z założenia, że dobry produkt się obroni sam i stawiamy na jakość i jakość nie tylko samego wyrobu biżuteryjnego, jak również opakowania i też całego jakby procesu po zakupie, czyli naszych konsultantek, które rozmawiają z klientami, ewentualnego działu reklamacji, jeżeli coś się wydarzy, a jasne, że się może wydarzyć, to jest tylko przedmiot, jest on ręcznie robiony przez sztab ludzi, więc jakby ten błąd ludzki zawsze gdzieś jest i trzeba go wziąć pod uwagę, nie poddawać się, być uczciwym wobec klienta, wychodzić naprzeciw jego potrzebom i jakby być w stałym takim kontakcie. Taką właśnie jakby filozofię wyznaję chociażby u siebie na Instagramie. Staram się polecać produkty, które rzeczywiście sama testuję, z których jestem zadowolona. Jeżeli mówię o swojej biżuterii, podpisuję się pod nią absolutnie całą sobą. Nie chciałabym zawieść swoich odbiorców, więc... A czy teraz tak sobie pomyślałam, no bo tutaj pomysł to jedno, ale żeby otworzyć swoją markę biżuteryjną, czy trzeba mieć duże zaplecze finansowe, czy niekoniecznie? No, jakiś bufor trzeba mieć, żeby móc przede wszystkim zainwestować w te pierwsze materiały, takie jak chociażby opakowania. Już nie wspomnę o kapitale ludzkim, tak? Bo przecież wszyscy traktują tę markę w kategorii też swojej pracy zawodowej. Natomiast jeżeli jest team ludzi, jest nas więcej, no to też jest łatwiej. Cześć, tu Kasia Cichopek, oglądajcie Jastrząb Post.